Hej, cześć, czołem. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Grim Dawn. Ja jestem Bartul. Gramy żołnierzem. Aktualny poziom 39. Bardzo serdecznie zapraszam was na gameplaya. W dzisiejszym odcinku pokażę wam kolejną sekretną mapę. Więc tak, na razie sobie to sprzedamy. Jeszcze sobie kupimy troszkę fiolek z maści leczniczych. Teleportujemy się do wioski Burwich. Udajemy się na północ do mostu. To jest zamknięte. To nic, musimy przejść tędy. Przez domek. Przechodzimy przez ten most. Z nimi tu nawet nie musimy walczyć. Na tym poziomie co są, to nie dają nam żadnych punktów doświadczenia. Skręcamy tutaj w lewo. Wchodzimy do domu. Ale nie tutaj, 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 o. Wchodzimy tutaj i tutaj na dole jest przejście pod mostem, którego oczywiście na mapie nie widać. I tym oto wejściem udamy się do tajnej lokacji uświęcone wzgórze. Rzeczne przejście. Trzydziesty poziom tych jednostek, więc nie jest taki słaby. Nie wiem, jak ta mapa jest duża, ale powolutku, powolutku, wszystkie tutaj sobie pokonamy. Mam nadzieję, że tutaj uda się przejść.
schemat relikt. O, ja już to mam. Że chyba nigdy nie wypadł mi schemat. Schemat relikt szał. Wytwarzacz szał, ok. Wychodzimy drabiną na powierzchnię uświęcone z górze. Właśnie to jest ta lokacja, która jest ukryta. Nie wiem, co się w niej znajduje, bo jeszcze, jak widzicie, jest mapa nieodkryta. Ale tutaj przeciwnicy mają 41 poziom aż. Łatwo nie będzie. Są przeszliśmy, tak, dobra, gdzie ja idę. Tutaj można przejść, można. Mapa nie jest duża, jak widzę, malutynka, jak bym powiedział nawet. Elegancko. Ale się dalej pojawiają. W tej komnacie nic nie ma. Nie można do niej wejść. Nie wiem, czy to będzie jakiś boss, czy coś. Na razie to kiepsko. Tylko możemy kryształy Etheru zabrać. Przypuszczam, że jest jeszcze tutaj kaplica do oczyszczenia. Ale mogę się mylić. Skąd one się pojawiają? A tu jest jakiś pierun. Ten cały czas ich przyzywa, skubaniec. Golgorok. Tarcza pożogi. Ale kiepsko, strasznie kiepsko. Nic nam ciekawego nie wypadło, widzę. Który mnie to atakuje? Mamy złotą skrzynię. Płytowie na goleniki dzielności.
Także króciutka mapa, nic tutaj szczególnego nie było. Zabraliśmy tylko. O, 400 do pancerza, 200 zdrowia. Zdolności defensywne, zmożone obrażenia fizyczne, przebicie, krwawienie. No lepsze, ale to jest 40 poziom, który już niebawem osiągniemy. No to ładnie, ładnie. Mamy ochraniacze tylem templariusz. Aha, brakuje nam budowy ciała. Dobra, lokacja zaliczona. Tam jest kapliczka, ale do kapliczki nie pójdziemy. Możemy się wrócić teraz do gospodarstwa. Sprzedamy, co mamy sprzedać i ruszamy na północ. To oczywiście zostaje, nie możemy tego sprzedać. Gdzie strzelasz? Kogo strzelasz, ty chłopie? 47 poziom? Oj, sorka. Dobra. Odłóżmy sobie, co mam odłożyć. To zostawiamy, ale nie mamy. No, że tu wrócimy zaraz. Dobra, przenosimy się do Oj. Tu jest ostatni salut, ale ostatni salut jest niezaliczony. Mamy troszkę tych zadań tutaj. Przenosimy się na bastion Soroa. Okej. Bastion Soroa. Fanatyk. Tu na Stardrodze mamy przejście do kryjówki Kemona. Nie wiem, czy to jest jakieś zadanie, czy coś. Zanim tam się udamy, jeszcze pójdziemy tutaj na dół sprawdzić. Chyba nic nie ma. Bractwo krwi, co najwyżej. Bractwo krwi. Dobra, tutaj nie ma nic. Jeszcze jedna rzecz, sprawdzę, czy mam wszystkie punkty wydane. O, widzicie, 3 punkty mam. Damy jeden punkt. Budowa ciała, zdrowia to zostanie. Łuk ostrzy, bardziej potężna forma. My cały czas walimy tym. Dusza. Pełna złości, gniewu i niezgody na panujące zło napełnia duszę żołnierzy, nadając jego ciosom moc żywiołów. 15 obrażeń fizycznych przekształconych w obrażenia od żywiołów. A, może być.
zwiększyłem sobie obrażenia fizyczne jeszcze. Sprawdzimy, jak teraz będzie nasz rytm działał. Wchodzimy do fortu. Twój status wśród wybrańców Kemona nie pozwala ci na wejście tutaj. Czy to jest coś związane z Garzony? Kwatera Bastion Soroa. Także tutaj się nie możemy udać, niestety. No to nic. Jak nam tam nie chcą, to idziemy tędy, nie? Ewentualnie zawsze można przez okno wyjść. Renel Olberech. Sugeruję zawrócić podróżniku karawany las, aż kipi od kultu Tchona i jeszcze gorszych. Co z innymi zwiadowcami? Polegli zebrani przez kult. Ci, co mieli szczęście, zmarli podczas walki, a reszta? Co jeszcze tam jest? Dobra, dobra. Gospodarstwa. Diabelska przełęcz. Tu już wchodzimy na krwawy las. A ci czego mnie nie atakują? A? Czyżby to byli moi sprzymierzeńcy? Wchodzimy do krwawego lasu. Tutaj mamy chyba dwa zadania do wykonania. Zastanawiam się, czego mnie oni atakują. Tu jest jakieś tanie przejście, proszę. Nad Haneldhorn. Odsuń się, złapaliśmy sobie przyjętą do spalenia. Co się tu dzieje? Złapaliśmy tą przeklętą, jak próbowała rzucać heralne czary. Próbowała chyba skazić cały ten teren swoimi chorymi etherialnymi. Etherialnym ogniem, przepraszam. Chciałbym najpierw porozmawiać z przejętą. Jestem tu naprawdę. Jestem tu, by napawać się nagrodą nad Haela. Chcesz mi spojrzeć w oczy, zanim chwycisz za pochodnie. Domyślam się, że to strata czasu, by ci tłumaczyć, że nie jestem opętana. Tak więc, czym jesteś?
Uratujemy ją. Zadanie wykonane. Uratowaliśmy Rayle. Czterdziesty poziom. Expik, kukła wiedź. Proszę, zadanko wykonane. Porównanie z niższym warunkiem. Szukanie zakonu. Dobra, to nieważne teraz. Trzymaliśmy jakąś kukłę. Co mi z kukły? A wolę jakiś mieczyk, pancerzyk. Krwawy las. Mam dekora na 40 poziomie. Proszę, kolejne zadanie. Szczątki Czarnego Legionu, ostatni salut. Dobra, zbierzmy te szczątki. Mamy pierwszy element. Jest chyba na braknie budowy trochę. Jest i kolejne szczątki. Dobra, mamy drugi element. Fanatycy. To tak przycinamy. Dobra.
Wróćmy teraz jeszcze na wschód, na zachód, znaczy się. Kto się tak tłucze? Bractwo krwi walczy z zakonem czuwających. A my mamy jakiś zakon czuwający. A my jesteśmy przyjaźni, dobra. Okej, to już wszystko jasne. A jest jeszcze zakon umarli. Kłodnicy. Chyba to jest ten Kaimona. Tak mi się coś wydaje. Nie, to jest Bractwo Krwi. Trzeci element. Czwarty. Dobra, mamy cztery. Jest kolejny, ostatni. Oczyść tartak Gravera w krwawym leście. Tartak, tu jest tartak Gravera, ok. A tu jest mapka. Matko, co tu się działo? A to nasi.
No, tu zamknięte. O matko, to co to się dzieje? Zaraz wam pomogę, moment. Tylko się przeniesiemy. Sprzedać. Okej. Mamy 103 tysiące hajsu, zaraz zobaczymy. O ile się wzbogacimy. 284. Cóż to za sprzęt? Duchowość. Insygnia Czarnego Legionu, to na sprzedaż idzie. Dobra. Udało ci się odnaleźć te insygnie? Tak, mam je tutaj. Dziękuję. Dla ciebie może to wydawać. Może się to wydawać drobnym gestem, ale udało ci się uhonorować poległych z Czarnego Legionu i tego ci nie zapomnimy. Czarny Legion. 250. Czarny Legion, ok. O matko, 407 potrzebuję masz. Ajajaj. Ale możemy założyć pas. 45 pancerza, witalność. Obrażeń witalności. Tu się nic nie zmienia. Zdolności ofensywne to ma lepsze. Ale pas nam zwiększa na chaos. Szybkość rzucania czarów. Co to jest? Dobra. Niech to będzie, trudno się mówi. To jakieś składniki. Uciekamy dalej ten krwawy las. Tu na nas ktoś wołał pomoc. Już was uwalniam. Lisindra. Nie wiem kim jesteś i nie dbam o to. Nie jesteś kultystą, a przynajmniej na takiego nie wyglądasz. Mogę wam zabrać wszystkich do gospodarstw przy użyciu szczeliny. W tym momencie zgodzę się na wszystko, by tylko przetransportować nas do domu. Dobra. Mamy troszkę odporności na chaos.
się dobrze. O, jest. Taka nasza kapliczka oczyszczenia. Zamknięte przejście. Matko. Bolwar wspierający krew. What the fuck? What the fuck? Ale nam dał po garach. Huknął raz i mnie nie ma. Zaraz mu skupimy dupę. O kurwa, matko i córko. Jest odporny. Kurde bela. Strzeż to małe obrażenie mu zdajemy. Kurczę, byk. Pierun jeden. Skubaniec jeden. Czego nas przynosi tutaj do diabelskiej przełęczy? Matką i córką. Pewnie za trzy razy zginiemy. Dużo życia mu nie zostało. Pieprzony dupek. Nakopię ci do dupy teraz.
jeszcze troszkę życia. Kura, słaba nasza postać. Obrażenia zadajemy kiepskie, niestety, tą bronią pojedynczą. Wydaje mi się, że lepsza broń byłaby dwuręczna. Tylko szkoda, że nie więcej. Pierun jeden. Chyba najtrudniejszy przeciwnik, jaki walczyłem do tej pory. Pokonał mnie chyba z 6 razy już. No nie mamy odporności niestety na pewne żywioły, no i tak jest. Wreszcie został pokonany. Ho, 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 ho. Dwa niebieskie przedmiociki. Cóż tu nam wypadło? O matko. Krawasze potępienia. Budowa ciała, zdrowie. Pancerz noszony przez Randala Grave Wethera podczas jego długoletnich krucjat w ramach rozgrzeszenia z upadku, kiedy złamał święty ślub. No, proszę. Będę używać ozdobą z użyciem kwasu w odwecie. Sprzęcik niezły. A czy ona budowa ciała spada? Aha, bo to jest 15. No. Ale życie nam wzrasta prawie o 200. Odporność nam wzrasta na... Okej, to idzie do sprzedaży. Tu mamy jakąś księgę niepotrzebną. W zasadzie to byłoby tyle. Tu mamy jeszcze jakiś schemat, rękawica adepta. Dobra. Co my tu potrzebujemy? To mamy. Krwawy las, to sobie zapiszę. Krwawy las, tu potrzebujemy chtonicka, pieczęć złączenia. Pieczęć złączenia. I drugi element, krwawy symbol. Zapisuję, żeby później, kurde, nie szukać tych ganiać po całej mapie i nie wiadomo czego. Dobra, tutaj nie mam nic więcej. A co to jest? Chtonicka szczelina? A gdzie to nas przyniosło? O matko. Jakieś popielane ziemie.
Przepraszam, popielna ziemia. Kurde, jaka lokacja, jak piekło. Kurde, gdzie to nas przyniosło? Najgorsze to, że się nie możemy wrócić. Awansuj. Najpierw zewnętrzne ściany sobie zbadamy. Popielne ziemię, to nie ma czasem gdzieś. Nie. Ja tu nie widzę popielnej ziemi. Najgorsze to jest to, nie wiadomo, czy jest jakiś teleport, żeby się przenieść. Wiecie co, chyba się z tą przeniesiemy na razie. Nie wiem czy. Popielne ziemię sobie zostawimy na. Nie możesz przenieść się do tej szczeliny z tego miejsca, o matku. No to ładnie nas przyniosło. Ze skarbem, otwórz skrzynię. Moi drodzy, kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Hej, hej, trzymajcie się.